Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Kronik Myrtany i ozdrowiałem cudownie w jakiś dziwny, nieznany mi sposób. Nie będę absolutnie narzekał, ale jest okej, okay. Jest dzień później, a mi się chce żyć, więc chyba idzie ku dobremu. Dlatego możliwe, że jednak nie będzie krótszych odcinków, jednak będą z kamerką, nie wiem na ile wam to różnicy robi, ale tak to sobie właśnie wymyśliłem i tak to sobie właśnie rozplanowałem. Ot, dziadu, i jak tam, moi drodzy, kurde, coś go nie mogę, jak tam majóweczka wam mija, co? Bo mi w połowie na chorobę. O, patrzcie, samo się kurna graje, ja nic nie mogę zrobić, mam nadzieję, że... O właśnie, dobra. Aha, to pewnie się, nie wiem, zakolejkowało chodzenie i ten. Ty, ten handlarz zniknął. Ja myślałem, że on tu będzie na zawsze. Ja kupiłem tylko jeden ten od niego puchar, a mogłem więcej. O nie! Ale syf! Ja myślałem, że on tu będzie na zawsze. Ja sobie, wiecie, przychodzić, brać co chcę i ten... O kurde, jak to się okaże, że to jest naprawdę sporo warty ten puchar, to za 100 sztuk to ja mogłem ich tam sobie, kurna, nakupować przecież. A tu ta kalipa, chłopce poszedł. Czemu mi nikt nie powiedział, że on jest jednorazowy? No nie, no zawsze się mogę wczytać jeszcze, nie? No ale trochę nie o to chodzi. Zanim ja z tych bagien tutaj zniknę, no to jeszcze trochę potrwa. Czy ten zombiak się potknął i się utopił? Ale co ty odstawiasz, kolego? Dobra, a przyjdziesz tu do mnie, czy niekoniecznie? Podejdziesz do płota, jak i ja podchodzę? Ty, strasznie tu jest mało tych krwiopijców. Nie to, żebym narzekał, ja się bardzo cieszę z tego powodu. Oj, tu się zaraz będzie pływać chyba, co? Może on przez to nie może tu podejść, bo tu już jest taki teren na pływanie? Nie, no wygląda na dość płytki. Dobra, on po prostu był ten, za życia był pacyfistą i tak mu zostało jeszcze po śmierci. I stwierdził, że jakoś tam nieszczególnie będzie mnie atakował. Błotniaki to sobie można, o ile się trafi, proszę bardzo, z dystansu ładnie. Oj, tu, oj, tam jest dużo krwiopijców. Jakbyście słyszeli jakieś odwierty, no to przepraszam w imieniu sąsiada. On się, ty, ale to jest... Co się tak krzywisz? Zjadłeś cytrynę? Czy to aż tak dziwne, że człowiek próbuje przygotować swój spoczynek? Kim jesteś? Nazywam się Fein i jestem... No właśnie, kim jestem? Właściwie to niezbyt pamiętam, kim byłem za życia, ale to chyba nie ma teraz większego znaczenia. Excuse me, what the actual fuck? Co jest, kurna, grane? To chyba oczywiste. Próbuję opuścić swoje ciało, a przynajmniej to, co z niego zostało. Jesteś martwy? Nie widać? Została ze mnie sterta kości, ale pomimo tego nie mogę w spokoju odejść do Królestwa Beliara. A teraz, jeśli jedyny powód, dla którego mnie niepokoisz, to ciekawość, to proszę, pozwól mi spoczywać w spokoju. Czemu nie zachowujesz się jak inne szkielety? Wszystkie napotkane do tej pory natychmiast rzucały się na mnie z wyciągniętą bronią. Powiadasz? Jak widzisz, nie posiadam nawet broni. Poza tym, takie rzucanie się na nieznajomych nie leży w mojej naturze. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Ty? Pomóc truposzowi? Jakiś wioskowy chłopak, co to nawet o życiu niewiele wie? Ty też wie... już raczej niewiele wiesz nie o życiu, kolego. Nie rozśmieszaj mnie, bo mi kości popękają. W takim razie powodzenia w umieraniu. Dobrze, już dobrze. Poczekaj. Może rzeczywiście mógłbyś mi się na coś nadać. Powiedz mi, potrafisz mocno przywalić? Od czasu do czasu obiję gębę lub dwie. Powiadasz? No dobrze, nie będę oceniał książki po okładce. Pokaż mi, na co cię stać. Przywal tak mocno, jak tylko potrafisz. Okej, okay, ej, a co ja za miecz znalazłem? A nie, miecz Kusiego. Myślałem, że to będzie jego miecz w jakiś tam sposób. No dobra, co, mam ci zajebać? Chyba słabo, mogłem co? Mogłem się tego spodziewać.
Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak poszukać innego rozwiązania. Okej. No tego się nie spodziewałem. Faktycznie no, ten szkieletek z góry, jak tam byłem ostatnio, znaczy wczoraj, no to wyglądał na takiego nietypowego, właśnie taki biały był, biały ma te kości jeszcze, nie takie pożółkłe już jak cała reszta. Ale no tego się nie spodziewałem. Dobra, co mi dziennik mówi na ten temat? Podróżując po wyspie, natknąłem się na leżący w rozkopanym grobie szkielet. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zamiast mnie zaatakować, przedstawił się jako Fane. Fane kazał mi uderzyć go z całych sił, mam nadzieję, że mu to pomoże. Nic z tego, moje ciosy zdają się być zupełnie nieefektywne. Muszę znaleźć inny sposób, by pomóc Fane'owi odejść z tego świata. Skoro zwykła broń nie zadziała, to może powinienem sięgnąć po magię. No jakieś ten, przepędzenie zła albo coś takiego, coś co zadaje dymy czy nie umarłem. Nie mam chyba niczego takiego. Póki co przynajmniej. Ale na jakimś fireballem może mógłbym spróbować go tutaj... Masz jakiś pomysł, co mogłoby ci pomóc? Myślisz, że gdybym miał jakiś pomysł, to leżałbym w tym rowie? Oczywiście, że nie! Próbowałem już chyba wszystkiego! Ja wracam do mojego grobu. Obudź mnie, gdy coś wymyślisz. No dobra, no to spróbuję mu strzelić z kuli ognia, niech będzie. Chociaż mogę nie mieć many, to czekajcie, trzeba się nażreć. Psztryk. Nope. Nadal nic. No strzelam, że jakieś wypędzenie zła, przepędzenie nieumarłych, coś takiego, nie wiem jak to się tam nazywa dokładnie ten czar, ale... No to raczej on będzie w stanie mi pomóc. Tam są już te cholerne krzepice. Jak to wygląda na mapie? Bo ja tu gdzieś mogę wyjść. Teoretycznie to gdzieś tu. No chyba tam bym musiał przejść. I jakoś się... Dobra, czekajcie. Zrobimy tak. Ja się wyhiluję do pełna. Chlebusz na piwie. Proszę bardzo. Jakaś kanapka jeszcze. A nie, to jest chleb zwykły. Niewiele daje, sam w sobie. Pyk. Flaczki z mięsa kopacza. Zrobimy sobie save'a. Ja wypiję miksturę szybkości i spróbuję tam wbiec, bo jak się jest blisko tych krwiopijców, to one już atakują normalnie i chyba nie robią aż tak dużego damage'a. Punkty many, mikstura szybkości, duża mikstura szybkości. Nie mam ich za dużo, ale no na czas radzenia sobie z krwiopijcami. O, ten jeszcze strzela. A te już nie strzelają i one mi robią tyle co nic. A ja im robię tyle co dużo. Więc to jest chyba mój sposób po prostu na te paskudy. Błotniak wyjebuj. Wyjebuj błotniak, powiedziałem. Dobra, jeszcze do tego by trzeba było podbiec. O, i teraz się możemy już normalnie, konwencjonalnie tutaj potykać. Dobra, no z tym nic nie zrobię, tego zaraz z łuku będę musiał potraktować. Ten tu jeszcze przylazł, wypierdalaj. No i to jest jakiś sposób na te paskudy. Pięknie. Coś z nich jest? Niebieski bez tylko. Dobra, to póki ten, póki zapierdzielam, to lecimy jeszcze na te, co gdzieś tam były po drugiej stronie. Znaczy tam jakiś golem był chyba, zdaje się. Tu jeszcze zombie po lewej stronie widziałem, ale to tym się na razie nie zajmujemy. Tu są same szczury. To kij z wami. Tu są jeszcze kolejni. Krwiopijcy. Cyk, cyk, myk. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Golem. Aha, i to byli ci. Dobra. Dobra, i już jestem tutaj z powrotem, gdzie byłem. No dobra, no to chodź pan, panie golem. Panem się tutaj zajmiemy i będziemy mieć te bagna wyczyszczone. Tam jeszcze te szczury, parę zombiaków jeszcze w tym, we wodzie i elegancko. I level jeszcze wleciał nawet. Zaraz. Jesteś z tych golemów? Bo nie pamiętam. Nic tu nie ma. A jak z bagiennymi szczurami radzi sobie Uk? Tak z ciekawości. No, na dwa strzały. Dobra. O, na trzy. Okej. No tak tu troszeczkę nieuważnie teraz podbiegłem, ale...
jeszcze może się okazać, że tu są jeszcze niestworzone potworności. Na tych bagnach. Rozjaśnijmy sobie trochę sprawę. Dobra, sprint już się skończył, chyba że z pochodnią nie można sprintować, ale wątpię. Żeby to tak do dupy działało. Dobra, no to co, to wejdziemy sobie do środka. Trochę mnie poharatały, ale to... To nic. I tak zrobiły to mniej, niż gdyby atakowały mnie z dystansu, więc całkiem spoko. No zaraz tam sobie wejdziemy. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. A jeszcze tej chatki chyba nie ogarnąłem? Czy ogarnąłem? Nie wiem. Zabiłem zombie, który był w środku, ale czy do niej wchodziłem, to nie pamiętam. Wczoraj byłem troszeczkę niespełna rozumu. nie ma tutaj nic. Dobra. Skóry nie mogę podnieść. O, wiedza magiczna, proszę bardzo. Nie używam i raczej już nie będę, no ale... A kto wie, może mi kiedyś zostanie na tyle punktów. Nie będę miał w co pakować, że... Jeszcze się magii nauczę na sam koniec. No raczej nie. Raczej nie będziemy aż takiej hybrydy budować. Mały kołczan bełtów, dobra. No to co, robimy save'a. Oho, nos zaczyna swędzieć, to znaczy, że będzie grubo. No i na razie bez healowania wchodzimy, zobaczymy, co nas tu czeka. O, teleport. Właśnie, tak się zastanawiałem, czy jest opcja na teleport tutaj. No dobra, ale to jeszcze nie powiedziane, że tu nie ma przeciwników. Tam się coś na czerwono świeci, jest tu dość jasno, więc pochodnia mnie... A nie, mam jednak cały czas sprint. Czyli nie można sprintować z pochodnią. Czekajcie, bo tu się więcej rzeczy pootwierało. Ja bym chciał poczekać, czy to mi zaraz tutaj się nie... No, te dźwięki to są tutaj absolutnie niepocieszające w żadnym stopniu. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy tędy. Szkielety słyszę, ale... Gobliny, no właśnie. Bo zwykłe nie wydają dźwięków, zdaje się. Co to kurwa za dźwięki były, przepraszam bardzo. Tam jest zwykły szkielet też. Co to jest? I czy to jest tu? To nie są chyba szczury, nie? Bagienne. Nie wiem, ale brzmi przerażająco. I przed chwilą jeszcze słyszałem jakby... O cholera. Przed chwilą jeszcze słyszałem jakby kowadło. Chwila. Dobra, to się tu trzeba wyhilować przed tymi szkieletorami w takim razie, bo to widzę nie tak hop. Ale słyszycie? Kowadło. To jest zastanawiające i przerażające jednocześnie. Dobra, lecimy na tego. Pstryk, 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 dobrze. Pstryk, 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 pstryk. Pstryk, pstryk, dobrze. Chyba że, bo ja mogę być pod kopalnią królewską. Ósemka, kopalnia. No i dobra, wszystko jasne. No to w takim razie w tej kopalni mają jakieś tam kurde te... bestie dziwne, bo te... odgłosy wcześniej, no to były dość niepokojące. O, proszę bardzo. Lekki machoniowy. No niestety już mnie to... Przyjaciel kusznika. O, fajna rzecz. Kurde, dobre są te kusze, zwłaszcza z tą penetracją pancerza. No ale niestety, no już się zdecydowałem na... już się zdecydowałem na łucznika. Ale to nawet z kuszą też bym chyba musiał inwestować i w zręczność, i w ten, nie? I w siłę. Siłę, żeby korzystać z kuszy, a zręczność chyba się obrażenia tam skalują. Chociaż nie, no kusza ma... Nie wiem jak to działa. Nie ma czego plądrować. W każdym razie, no, padło na łuk. Dobra, no to uporajmy się jeszcze z resztą, bo goblinów, szkieletów tutaj słyszę dużo. Ale nie wiem gdzie. A no tak, bo jeszcze mam... Oj, to mi się nie podoba, czy coś tu wielki nietoperz. No dobra.
O ile to są te same co w kanałach, to spoko, a nawet teraz jeszcze bardziej spoko, bo mam lepszy łuk niż ostatnio. Tylko ich tu jest od cholery. Taki jest problem tej natury. O mój Boże. No nie, zagryzą mnie w cholerę. Za dużo tam, z dwoma to ja sobie jeszcze poradzę, ale tu lecą wszystkie. Dobra, może jak podejdę kawałek, to pojedynczo dam radę je wyciągać, bo teraz zaatakowałem jednego, no to się rzuciły stadnie, ale... Może... Może jak podejdę... O właśnie... To będą atakować pojedynczo i sobie teraz odlecimy, chciałem powiedzieć, odbiegniemy. I teraz nie potrafię tutaj przejść. Dobra, jeden, zapis. Reszta się nie obudziła, więc spoko. Trochę ich tam jest, kurna. Dobrze. Następny. No ale 220 expa za jednego. No to kurde, nie będziemy wybrzydzać, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Oj nie. Zdecydowanie. Za dużo. No dobra, da się je tak... pojedynczo w miarę wyciągać. Dobra, no nie, no chodź! Chodź tu! Baranie jeden, nie będę w niego strzelał, bo się reszta obudzi, ale... Dobra, leci. To ja sobie stanę tutaj. Ała! Szybkie są, paskudy! Dobrze. Teraz ten. O, i pojedynczo jakoś tutaj damy sobie z nimi radę. Ale pojedynczo to słowo klucz. Ale jeszcze gdzieś słyszę właśnie te cholerne szkielety. Ale jeszcze jedno przejście było. Jeszcze jedna odnoga tego kompleksu tutaj. No i proszę bardzo, pojedynczo nawet w miarę zero damage wychodzi. Ile tam jeszcze? Trzy? Trzy, ale i tak bym wolał je pojedynczo jeszcze zdejmować. Jak dwa zostaną, to można spróbować, bo tak sobie radziłem z nimi w kanałach. Maksymalnie po dwa. Dobra, raz w tego, dobra, teraz już nieważne w którego, teraz już po prostu strzelamy. Dobra. Coś z nich było? Nie. A czy coś tu jest ciekawego? Esencja many. Tak średnio. Średnio mi to potrzebne. No ale jak jest, to nie będę wybrzydzał. Żelastwo. Całkiem sporo. Tu jakiś nieszczęśnik sobie leżał. Ale miał tylko esencję leczniczą, nic więcej. O, strzała, zbutwiały długi łuk. No to nie brzmi, jakby miał być niesamowity, ale zaraz zobaczymy, co to jest. Może tylko brzmi niepozornie, a jest zajebisty. No proszę bardzo, na 90. Posiada widoczne ślady użytkowania. Pomyślcie, co by robił, gdyby nie posiadał. Gdyby był nówka nieśmigany. No, tylko te... Wow, to ile mam? 99? 99 pozyskiwanie zasobów, nieźle. No, tylko te znaleźne łuki, no to mają... Ile mają ten? Ile wymagają zręczności, tyle zadają obrażeń. A te własnoręcznie stworzone jednak mają troszeczkę lepszy ten przelicznik. No, co jest raczej normalne, prawda? Inaczej bez sensu byłoby je robić i... poświęcać punkty nauki na łuczarstwo.
Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek przyda ten krąg tutaj teleportacyjny, ale no jak jest, to niech będzie, nie? Dobra, zrobimy save'a, bo tutaj no słyszę szkielety gobliny, ale co mnie tutaj jeszcze zaskoczy, to nie wiem. Cały czas, przypominam, były to jakieś dziwne dźwięki słyszalne. No właśnie. Więc tu może jeszcze być absolutnie wszystko. Bagienny troll mi tylko pokazał, że ja jeszcze bardzo wielu rzeczy o tym świecie nie wiem. Ten se wisi. Ciekawe, czy gobliny go zmusiły do tego, czy... I co, nic tu nie ma? Tak dziwnie oświetlone, ale to podejrzewam letki błąd. No nic tu nie ma, no ale są jeszcze drzwi. Za drzwiami nic nie słychać, co prawda, ale to nie znaczy, że to dobry znak. Jeszcze mogą być zamknięte na klucz i mogą być jakieś questowe albo coś takiego, ale no zobaczymy. Uwaga. Nie. Są... A, zaraz, one są na ten. Halo. Na wytrych, tak? Tak. Prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. I wielki nietoperz. No dobra. To był jeszcze jeden. No traf. Tego nie widzę. Ale strzelam. Ty, no żeby się nie okazało, że tu to kowadło to faktycznie gdzieś stąd i ktoś tu jest, kurna, nie wiem, uwięziony. Jedyne co mu zostało to kucie. Albo jeśli przestanie kuć, to umrze, bo to jakaś klątwa na nim ciąży czy coś. No kowadło jest. A dźwięki ucichły i to jakiś trupek też jest. O cholera. Młotek. Wiedza magiczna. Ale tu się coś odjebie zaraz. Ja się boję ruszać. Piła. Boję się tu ruszać cokolwiek. Serio. Mam wrażenie, że jak skończę pędzlować ten kufer, to pożałuję tego, że tu przyszedłem. No kurde, przejdź tam. No. O mój Boże. No. Woda, woda, tu też jakiś trupek. Ale kurde, ucichło to stukanie, jak tu wszedłem, tylko nie wierzę. Dobra, lecimy. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 lewo. Co tu mamy? Rubinowe ostrze. Zajebiste. Wyrok. Zajebiste. Rozbijacz głów. Zajebiste. Na zręczność, ale dwuręczny. Kruchy magicznej rudy, łupka żelazo. I uwaga! Nie no, niby cisza. Ale zestaw przepotężny. Może to kowadło jakieś przeklęte? Nie, no mogę sobie po prostu... Wytrychy z łupek. O, weźmy sobie jedną łupkę. Może bronie wykute tutaj są potężniejsze? I kucie wróciło. O, nie, idę stąd. Idę stąd, to jest okropne. O, fuck. Nie ma czego plądrować. Kowal widmo. Masakra, myślałem, że tam coś się pojawi, jakiś duch kowala albo coś. O nie. No ciekawa to była przygoda, ciekawa. Nie wiem, co to były za dźwięki, tylko czy to faktycznie szczury gdzieś stąd by się... Bo najpierw było słychać, jak coś spadło. I mam takie dziwne, kurna, piszczenie, skrzeczenie, nie wiem, jak to nazwać. Dobra, no to tam już jest wyjście z tych bagien, więc bagna mamy ogarnięte. I zostało nam jeszcze jedno miejsce, w które chcę się razem z wami udać.
Chyba jesteśmy niedaleko. Tak mi się wydaje, tam po prawej. Aha, kolejny zombie, dobra. To z dwoma jakoś sobie chyba damy radę. Elegancko. Czy on się zablokował? Tak, on łazi w miejscu. No dobra, to chodź. A nie, bo tu jest te. Konar drzewa się obalił i opa zablokował. No dobra, no to chyba tak jak mówiłem, bagna mamy ogarnięte. Pochodnia rozmoknięta, na pewno zadziała. Mamy tutaj jeszcze tylko naszego przyjaciela, któremu musimy pomóc umrzeć. Bo właściwie zejść z tego świata, bo on już no, raczej chyba nie żyje. Ale nie wiem, to no, wydaje mi się, że faktycznie czary, jakieś przepędzenie zła albo coś takiego. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Jedyne, co może mieć jakieś minimalne jeszcze pokłady sensu. Dobra, tu jeszcze powinien być chyba minimum jeden szczur bagienny. No i mamy bagno zrobione, czyli coś, czego nie zrobiłem wcześniej, bo się bałem tych krwiopijców. Nadal się ich boję, ale przynajmniej mam sposób jakiś, no ale nie mogę go nadużywać, bo nie mam zbyt wielu mikstur leczniczych. No i dobra, i załatwione, elegancko. Jak tam z czasem? Mamy jeszcze chwilę. Dobra, bo ja chciałem się udać, no właśnie, to nie jest tu, gdzie ja chciałem się udać. Ja chciałem się udać do chyba czwórki. Bursztynowe wybrzeże? Chyba tak, iść na ten klif tam po lewej stronie. Tam była czarna harpia wcześniej. No myślę, że już jakoś sobie damy z nią radę. To w sumie... No dobra, nie chcę mi się już wracać na te bagna. Tam jest zły vibe. Nie podoba mi się tam. Mogę się przeteleportować, ale dobra, już pójdziemy sobie... Do winnicy Valerio. Chociaż nie, pójdziemy tutaj. Pójdziemy tutaj, bo tu jest wodny fast travelista i wodny fast travelista może nas zabrać właśnie pewnie bezpośrednio na bursztynowe wybrzeże. I tam sobie wejdziemy na górę. I zobaczymy, co tam jest jeszcze ciekawego. Do kopalni nie wejdę. Już wiem, a tu jest też zwykły fast travelista, ale to na niewiele mi się zda. Możemy jeszcze do klasztoru spróbować podpłynąć, ale podejrzewam, że to będzie tak jak z Wilczym Leżem, że mnie tam nie wpuszczą. I domyślam się, że to jest po prostu jakoś zablokowane fabularnie, że jak przyjdzie czas, że będziemy łazić po klasztorze, to będziemy łazić cały rozdział po klasztorze. I tak samo z Wilczym Leżem. Dobra. To ty poczekaj chwilę, ja tylko skorzystam z twojego łóżka. Do rana i możemy wypływać. Jeszcze się tylko upewnię, że to jest na pewno bursztynowe wybrzeże, to o co mi chodzi. To mi się mylą te rzeczy. Tak, chyba tak, bo jedynka u stronie żeglarza to jest to, skąd braliśmy tą trubadurkę, nie? Do tej miłosnej schadzki. I tam na klifie jest tylko jedna wieża, a mi chodzi o numer 4, czyli bursztynowe wybrzeże. Tam też mogłem się przeteleportować, ale tak jak mówiłem, nie chciało mi się już wracać na ten... Oczywiście. Na te bagna cholerne. Jeszcze wrócimy tam, jak zdobędę tego spela, ale na razie... Dobrze, dobrze. I tam na górę pójdziemy. To jest ostatnia miejscówka, którą chcę wybadać. Level wbity, więc można sobie o 5 łucznictwo podnieść jeszcze. I już będziemy mieć prawie mój docelowy poziom, czyli bazowe 50. I potem będziemy już ładować raczej do samego końca punkty w zręczność. No i gdzieś tam ewentualnie w alchemię jeszcze. Tylko do alchemii potrzebuję chyba z 3 poziomy. Nowe, bo o ile dobrze kojarzę, to jest... Pierwszy poziom alchemii za 5 punktów, drugi pewnie za 10, tak jak z kowalstwem i tak dalej. No to trzeci pewnie będzie za 15.
się kraby jeszcze porespiły. Ale ja nie będę narzekał, bo to jest łatwy exp. Proszę bardzo. To jeszcze jakieś topielca chyba słyszałem, ale... Możliwe, że to jest topielec niezabity przeze mnie, jak to byłem na samiutkim początku. To był, zdaje się, morski i mi się nie chciało z nim babrać. Dobra, no to lecimy. Na harpie zaczniemy sobie... z łuku. A potem zobaczymy. No jest tu jedna? No niby jedna, ale no... robi dymycz, z tego co pamiętam. Może już teraz będzie prościej, nie wiem. Tam wyżej jest chyba troll. Minimum jeden, tak mi się wydaje. Bo ja kojarzę tą miejscówkę z questa dla kowala w mieście. No dawaj! Jezus Maria. No, poważnie? No, o jaki ładny dymycz. Tylko jeszcze trzeba trafić. Pięknie. Jak w nietoperza. Nic tu nie ma. Pilnowała czegoś ciekawego chociaż? Absolutnie nie. Nie, po prostu se była. No dobra. Włazimy na górę, bo to chyba jakiś schemat można znaleźć, czy... O cholera! Młody troll, troll, młody troll. No dobra, jak będziecie przychodzić pojedynczo, to se damy radę. A chyba będą. Znaczy se damy. Z tymi młodymi se damy radę, a z tym dużym to nie wiem, kurna. Dobra, taki... instynkt rodzicielski widzę średni. Z jednej strony niby te jaskiniowe, jak zabiłem młody, to przychodzi wkurwiony tata. A tutaj na oczach dorosłego osobnika zabijam młode i nic z tego. Znaczy, jak mi pójdzie strona, bo to jest zwykły troll. Tamten był jaskiniowy, więc domyślam się, że jest jakiś trudniejszy. A może ze zwykłym już sobie jakoś damy radę? Kto wie. Jakoś mi się to udało to wykonać wcześniej, tylko nie wiem, czy go zabiłem, czy... No trochę czasu tu minie. Ale... jakoś idzie. Kwestia się cofać, jak atakuje. I mamy jakieś szanse. Może po dwa ciosy mu będę sprzedawał. To jest trochę pewniejsze. Ten trzeci kiedyś się potknę i... i trzeciego nie zdążę wykonać, ale fajnie, jakbym sobie tak tuptał dookoła. To też jest parę darmowych ciosów dla mnie. No dobra, no jakoś to idzie. Nie najgorzej. No tu na high ground wszedł, ale to nic. Ja zaraz będę przygwożdżony, to mi się nie podoba. O, dobrze. Tuptaj sobie dookoła. Ajajajajaj. Może save? Nie wiem, czy w dobrym momencie. W trakcie ataku, więc może... może będzie to miało trochę sensu. No dobra. Ej, to może z tym jaskiniowym też pójdzie, bo życia mu zabierałem tyle samo mniej więcej. Nie wiem, czemu ja się zawsze bałem tego. Miałem wrażenie, że nawet jak się cofam, to i tak to uderzenie we mnie wchodzi, ale absolutnie nie. Wystarczy to zrobić w odpowiednim momencie i jestem praktycznie nie do zatrzymania, jeśli chodzi o, o obrażenia zadawane przez trolla. Więc może się jeszcze dzisiaj wrócimy do tego. No. Do tego jaskiniowego i go poharatamy, żeby już nie zaczynać fabuły, tylko skończyć tego questa. Ten odcinek faktycznie na eksploracji. Co my tu mamy? No, leży tu trochę rzeczy. Zaraz zobaczymy, co to za rzeczy. Młode trolle, z pyk pygi. Po robocie, tam szczaw królewski widziałem, bardzo fajnie. Co my tu mamy? Eliksir leczniczy, lodowa fala. Eliksir many, ten aloes ziemny. Mam wrażenie, że to będzie potrzebne kiedyś.
I szczaw królewski. No i tyle. Chrząży. Kurna, dawno chrząszcza nie widziałem. Pierścień życia, proszę bardzo, ależ bym przegapił. Nie, żebym używał. Raczej nie będę używał. Raczej mój zestaw pirata mi wystarczy, ale no zawsze spoko. To co? To lecimy do tego jaskiniowego? Próbujemy? Zostało nam 10 minut niecałe. To myślę, że o ile on nie ma jakichś specjalnych ataków, ale chyba nie. On jest po prostu szybki, nie? On tam inaczej jakoś nie atakuje. Więc powinniśmy dać sobie z nim radę. Tak mi się wydaje, przynajmniej raczej bez większych problemów. Przeteleportujemy się tam do jaskini przy winnicy i będziemy mieć zbani. No, level już za tego trolla nie wpadnie, ale już jesteśmy też bardzo blisko kolejnego, więc spoko. Już przy następnym levelu mam te 50% bazowe ucznictwa, resztę ładujemy już potem tylko i wyłącznie w zręczność i potem już tylko coraz lepsze miecze i łuki. Mam coś fajnego na zręczność wyższą? Tu na siłę, to są bardzo fajne rzeczy. No to jest dobre, no ale kurde, do 90 siły. No, szybciej niż zręczność, nie? Cholera wie, no, ale łuki mam też zajebiste. Kolejce czekają. Podcinacz skrzydeł na przykład zbutwiały długi. Tylko to jest właśnie to, nie? 100 zręczności, 100 obrażeń. 90 zręczności, 90 obrażeń. A tu mam 70 zręczności, 80 obrażeń. Więc raczej może znajdę sobie jakiś fajny łuk do wykonania. Chociaż jakiś tam mam. Musiałbym do warsztatu ten przysiąść na chwilę. Znajdę sobie jakiś fajny łuk do wykonania i do tego poziomu zręczności sobie pyknę, a no bo tutaj na siłę to mam naprawdę fajne fajne brońki. Rozbijacz głów, no to jest na zręczność akurat. O, kruczy dziób chociażby, 120-130, penetracja pancerza, no piękne rzeczy. Dobra. Co? Aha, telekines. Nie to! Chciałem przyciągnąć całą lokację do siebie zamiast zamiast samemu się przenieść. Dobra, no to lecimy się z tym trolem spróbować, zobaczymy. Ile było za tego dorosłego? 700? 850? Jakoś tak. No to całkiem nieźle. To w sumie miałbym jeszcze jednego trolla do zabicia. Jakby z tym się w miarę szybko udało uporać, to miałbym jeszcze jednego trolla do zabicia. Pod miastem jest jeden. Ja już się kiedyś z nim próbowałem. I w sumie nie wiem, czy zadaje więcej obrażeń takiemu trollowi. Wydaje mi się, że nie, że zadaje tyle samo. Może minimalnie więcej. No ale jestem troszeczkę bardziej pewny siebie już. No, chyba, że tak jak mówiłem, ten jaskiniowy zadaje jakieś inne ciosy. Ale no, nie wydaje mi się, to jego młode nie zadawały. Ten jest po prostu szybki. Ale no, co to daje? No niewiele. I tak można mu uciec. Mi się to przecież udało. Chyba, że... Nie, jest tam. Myślałem, że zniknął, żeby był taki, wiecie, chwilowy, taka jednorazowa szansa na zdobycie naprawdę, nie wiem, potężnej ilości expa i trofeów, ale no nie. O, już leci. Skubaniutki. No nie, atakuje chyba dokładnie tak samo. Ja mu chyba trochę mniej obrażeń zadaję i to jest taka jedyna różnica w zasadzie. Ale no powinniśmy mu dać radę, jeśli nie popełnię żadnego błędu, a ja tu nie zapisałem chyba, nie? Ale no, wkurwiony troll jest wkurwiony. A nie chcesz sobie potuptać trochę właśnie w lewo, w prawo? No kurde, taka... Oj! Taka okazja, ale stał centymetr wyżej i nie mogłem mu nic zrobić. Co za gówno, no ale dobra. O ty! Dziadu, ja szczurze. Ale jestem w szoku, że ja to przeżyłem. Ten upadek. To się mogło źle skończyć. Jeszcze gdzieś tu jaszczura słyszałem. A nie, troll tu spadł. O cholera, dobra. Safe. Stracił coś życia? Nie wiem. A jak tam? Z łuku mu robię tyle samo, co z miecza. dobra. Chodź, stary. Czy on stąd wyjdzie, czy nie? Czy on się zablokował jakoś dziwnie? Idziesz, nie idziesz? Dobra, ogólnie nie mógł wyjść, ale jak atakuje, to idzie kawałek do przodu, więc... O, cholera. Ale... źle. Dobra,
parę błędów tam popełniłem, ale na szczęście zostały mi wybaczone. O co trzy razy? Dwa. Dwa, chyba że zacznie sobie tuptać dookoła, albo właśnie się zawiesi na chwilę. Oj, ja tu chyba jestem zacięty, tak jest. Ciasno tu jest, ale... Kurde, to dobrze, że tam nie właziłem do niego. Tylko postanowiłem zbadać te odgłosy, które tutaj były. Nie wiem, czy stracił coś życia jak spadł? Wydaje mi się, że tak, bo miał tutaj prawie połowę już, a miał na pewno więcej, jak tam się żegnaliśmy na górze, jak mnie zrzucił na sam dół. I pięknie. Ładnie. Ładnie poszło. No to co? No to tak jak mówiłem, mamy jeszcze jednego trolla do załatwienia. I on jest też przy okazji w lesie, którego ja chyba nie badałem po wejściu w nowy rozdział, więc jak najbardziej możemy sobie tam wskoczyć i będziemy już blisko miasta, bo nadal nie mogę zrobić fast travelu do miasta. Nie wiem czemu. Obie bramy są otwarte, ale no dzięki, znaczy z pomocą gońca Araxos nie jestem w stanie tam się po prostu przetransportować i tyle, więc będziemy już pod miastem, więc już z górki na kolejny odcinek i polecimy sobie z fabułą dalej. Nie wiem tylko, które zadanie wybrać, bo trochę ich kurna jest. Trochę ich się nazbierało. Ale no tak, myślę z tym Volkerem chyba to pociągniemy dalej. Złamany, no kurde, bez przesady. No już przecież dwa teleporty to chyba można by zrobić, co? Bez przesady, że to aż takie wymagające. Opuszczona, nie ta jaskinia, ta opuszczona jaskinia. No i tu mamy jeszcze jednego trolla i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o trolle, o których wiem, chyba że o jakimś zapomniałem, ale... Ale raczej wszystkie miałem w głowie, dobra, no już tam bez leczenia myślę. To i tak chodzi o to, żeby nie oberwać ani razu. Prawie obrywałem. już myślałem, że na szczała po prostu padnę, bo chyba w tym momencie jestem na szczała. Oj, ale źle. Ale już tu głupie błędy robię. Dobrze, tuptaj sobie, lewo, prawo, bardzo ładnie. No to w sumie sposób podobny do tego z poprzednich, znaczy z Gothica 1 i z Gothica 2, tylko tam wystarczyło wejść trollowi na plecy i nie pozwolić mu się obrócić. No to trochę więcej gimnastyki trzeba, bo jednak trzeba te uniki odpowiednio robić, bo trolle się obracają tutaj szybciej niż w podstawowych goticzkach. Już nie można ich tak ładnie wycyrklować. Pamiętam, że jak tylko jest opcja w Gothicu 2 ze skrobania minimalnej ilości życia czarnemu trollowi, to warto już tam właśnie za niego sobie... Niedobrze. Warto już tam za niego sobie wskoczyć i właśnie mniej więcej w tym... O cholera! I mniej więcej w tym tempie, co ja teraz go tam sobie próbować łomotać. Dobra, chodź tu, kolego. Lecimy dalej. Ej, no dobra, ale bliżej, co? Także masz długie łapska. Ale to nie daje ci absolutnie prawa do korzystania z tego zasięgu i do umotania mnie z 3 km, kolego, no. Absolutnie nie masz takiego prawa, to jest w kodeksie troli zapisane, jak kiedyś widziałem. Tam jest właśnie tak napisane, powiem wam, stresowałem się lekko, bo byłem pewien, że popełnię ten błąd i zginę. I kolejny ziemny aloes. Ciekawe, czy ziemny aloes rośnie po prostu na gównie trolla, czy po prostu trolle lubią zapach ziemnego aloesu i dlatego się osiedlają w takich miejscach. No i idealnie 45 minut, a nie, trochę mniej, bo tam cięcie było po drodze. No nieważne, w każdym razie, co chciałem zrobić, zrobiłem poekspione, bardzo ładnie, parę questów jeszcze się zrobi, mamy następny level. I elegancko, moi drodzy. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej, pa!